Witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Marcin Podlacki. Rozpoczynamy nasz codzienny, poranny program giełdowy. Przegląd informacji ze spółek, następnie otwarcie GPW. Co może przynieść otwarcie dzisiejszej sesji? Wydaje się, że tutaj no nic raczej już nam się nie zmieni i będzie to nieznaczne cofnięcie. Kontrakty terminowe, które wystartowały dosłownie 10 sekund temu, tracą mniej więcej 0,6% i spadają do poziomu 2439 punktów, a zatem o mniej więcej 13 punktów w porównaniu z odniesieniem, w porównaniu z zamknięciem wczorajszej sesji. Taki scenariusz był do przewidzenia i powiem więcej, był do przewidzenia już wczoraj po godzinie 22, kiedy to obserwowaliśmy zamknięcie na parkietach w Stanach Zjednoczonych. No i widzieliśmy, że po tej dobrej postawie, którą obserwowaliśmy w okolicach godziny 17, jeszcze kiedy kończyliśmy sesję w Warszawie, sesję w Polsce, ogólnie rzecz biorąc, wtedy mieliśmy 0,5% wzrosty na głównych amerykańskich indeksach, natomiast kończyliśmy na mniej więcej 0,5% spadku, nawet nieco większej przecenie. No a dziś kontrakty terminowe jeszcze dokładają, dolewają oliwy do ognia, jak to się mówi, bo kontrakty na S&P 500 tracą kolejne 0,5%. Z kolei słabe zamknięcie na parkietach azjatyckich, słaba postawa kontraktów na główne europejskie indeksy i to wszystko sprawia, że również na bardzo mocnym polskim parkiecie możliwy będzie spadek na początku sesji. Natomiast ten spadek obserwowaliśmy już kilkakrotnie w ostatnim czasie, ale tak jak powtarzam, tylko na początku sesji. Następnie szybko odrabialiśmy straty i patrząc na przebieg ostatnich sesji, już w okolicach południa, w okolicach godziny 13, nawet jeżeli ten spadek sięgał poziomu 1%, zmierzaliśmy w okolice kursu odniesienia i nawet wychodziliśmy na plus. Wczoraj przecież też rozpoczynaliśmy sesję od nieznacznego wzrostu, później zejście na minus i w końcówce widzieliśmy blisko 2% wzrost na WIG-u 20, blisko 1% na MWIG-u 40 i 0,2% zyskał SWIG 80. Zobaczymy, jak będzie dziś. Na ten moment widzimy, że kontrakty już kilka punktów odrobiły. Z minus 0,6% mamy minus 0,4%, ale no oczywiście tutaj ten pełen potencjał zmienności będziemy obserwować dopiero po godzinie 9 po rozpoczęciu dzisiejszej sesji. Z takich informacji kluczowych, które dziś będą ważne o godzinie 9, no to fakt, że obserwujemy kolejny debiut, tym razem na parkiecie głównym. Będzie to debiut spółki Cryotech Instruments, która jest to właśnie producentem systemów i podzespołów satelitarnych, a zatem spółka kosmiczna debiutuje na giełdzie papierów wartościowych. Teoretyczny kurs otwarcia to na ten moment 90 zł, co stanowi o potencjalnym możliwym wzroście na poziomie ponad 47%. Zobaczymy, jak to będzie się kształtować, jak to będzie wyglądać po godzinie 9, choć biorąc pod uwagę skalę tego potencjalnego wzrostu, mało prawdopodobne, że o godzinie 9 ten debiut nastąpi, najpewniej będzie on jeszcze nieco odłożony w czasie ze względu na tę sporą różnicę w porównaniu do kursu odniesienia, patrząc na ten teoretyczny kurs otwarcia. Witam wszystkich widzów na czacie, witam Doty, Getirps, Krzysztof, Leszek, Bartek, Arek, Majka, Jarek, Wojciech, Jack, Bill, Grzegorz, Ewa, Jan. Dziękuję za wszystkie komentarze. Tutaj pan Jan, widzę, że już drugi raz z rzędu chyba pisze o spółce Celon Pharma. Na dziś mamy inne spółki do otwarcia przewidziane, ale ja sobie zanotuję i podczas naszego popołudniowego programu jak najbardziej na Celon Pharmę możemy spojrzeć. A dziś w programie będziemy analizować KGHM, Tauron, Bluebird Team, a także Columbus Energy. Już po godzinie, myślę, 9:10 przejdziemy standardowo do analiz tych właśnie spółek. No i powoli możemy rozpoczynać przegląd komunikatów do tych najświeższych, które pojawiły się dziś, no w dużej mierze po godzinie 8 rano przejdziemy na sam koniec, bo jeszcze sobie odświeżymy, czy coś nowego nam tam nie wpadnie, natomiast rozpoczynamy od komunikatu dotyczącego oferty Mostostalu Zabrze, Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, to jest spółka zależna Mostostalu Zabrze, tej właśnie spółki giełdowej, którą tutaj mamy w zestawieniu, została uznana za najkorzystniejszą w ramach prowadzonego przez Politechnikę Śląską postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą przebudowa i termomodernizacja DS Solaris w Gliwicach, podała spółka. Dziś wydaje się, że możemy obserwować wyższe otwarcie na walorach Mostostalu Zabrze TKO 2,05, co stanowi o potencjalnym wzroście przekraczającym 5%. Skarbiec Holding odnotował 61,1 miliona złotych skonsolidowanego zysku netto w roku obrotowym 2020-2021, to jest od lipca 2020 do końca czerwca 2021 roku, wobec blisko 30 milionów złotych zysku rok wcześniej, a zatem skarbiec podwoił zysk w
wobec, w porównaniu do poprzedniego roku, świetne wyniki finansowe. PGE i operator PGE Narodowego podpisały nową umowę sponsoringową na kolejne 5 lat, podała spółka. Jednocześnie arenie nadano imię trenera Kazimierza Górskiego. Forever Entertainment planuje 11 premier na platformie Nintendo Switch w czwartym kwartale bieżącego roku, jedną na PC, 4 na Xbox One oraz 4 na PlayStation 4 generacji, podała spółka w zaktualizowanym harmonogramie. Sporo tych premier. Zobaczymy, jak na ten komunikat zareaguje kurs akcji. Spółki na ten moment nie ma jeszcze ustalonego kursu otwarcia, ale będzie on najprawdopodobniej nieco powyżej 7 zł. Każdy typ węgla produkowanego przez Jastrzębską Spółkę Węglową jest obecnie poszukiwany na rynku, poinformował wiceprezes spółki pan Robert Ostrowski. JSW ma obecnie zapytania dotyczące dostawy węgla od nowych klientów, nawet z Chin, ale praktycznie nie ma możliwości ich realizacji. Również energetyka odbiera każdą ilość wydobytego surowca, dodał tutaj właśnie pan Robert Ostrowski. No i z jednej strony brzmi to naprawdę dobrze, no bo chcielibyśmy, aby każda spółka miała taką korzystną pozycję, że w zasadzie wszystko, co wyprodukuje, od razu sprzedaje, ale z drugiej strony, gdybyśmy tak nieco zagłębili się w ten komunikat, no to wydaje się, że gdyby nie właśnie energetyka, która odbiera każdą ilość wydobytego surowca, być może te zamówienia z zewnątrz, z krajów, no nie mówię tutaj już ościennych, bo Chiny to niekoniecznie kraj ościenny, ale mogłyby się wiązać z jeszcze lepszą marżowością na węglu. No, nie można takiego scenariusza wykluczyć. W każdym razie mamy odbiorców lokalnych i tego nie przeskoczymy. Więcej węgla niż pozwalają na to moce produkcyjne, moce wydobywcze, no JSW nie jest w stanie wydobyć. Idziemy dalej. PointPack podpisał trójstronne porozumienie o współpracy z Pocztą Polską i Jeronimo Martins Polska w sprawie możliwości współpracy w zakresie obsługi przesyłek dostarczonych przez pocztę do sklepów Biedronka, podała spółka. PointPack w osobnym komunikacie poinformował, że wszystkie strony podpisały ramową umowę o Jeronimo Martins dotyczącą prowadzenia w sklepach sieci handlowych na zasadzie agencji pocztowej, placówek pocztowych PointPack oraz wdrażania w ich systemach PointPack w oparciu o infrastrukturę handlową Jeronimo Martins. Liczba przyczep i naczep powyżej 3,5 ton wieltonu zarejestrowanych we wrześniu wyniosła 285 pojazdów, co oznacza wzrost aż o 38% rok do roku, podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów. Wiemy, że już ubiegły rok nie był zły dla wieltonu, a tutaj jeszcze mamy kolejny wzrost, no i tutaj te jakby parametry, te konkretne już wartości liczbowe potwierdzają tylko dobrą postawę na walorach, którą w ostatnich miesiącach na walorach spółki obserwujemy. Kreotech Instruments dziś zadebiutuje na parkiecie giełdowym. Ja powiedziałem, że na parkiecie głównym GPW, a to oczywiście parkiet New Connect. Nie wiem skąd ta pomyłka. W każdym razie parkiet oczywiście New Connect. Ja już przed programem dodałem do naszego pulpitu głównego Kreotech właśnie do zestawienia. Będziemy obserwować otwarcie, choć wydaje mi się, że może to otwarcie nawet nie nastąpić o godzinie 9, może nawet nie o 9.10, no bo ten TKO jest naprawdę na wysokim poziomie. Allegro Pay, spółka zależna Allegro, podpisała umowę sprzedaży wierzytelności z Aion Bankiem, podał Allegro. Umowa dotyczy nabycia przez Aion wierzytelności z tytułu kredytów konsumenckich pochodzących od Allegro Pay. Wartość umowy może sięgnąć 2 miliardów złotych do 30 listopada 2023 roku. Rada Nadzorcza Drago Entertainment podała uchwałę w sprawie zamiaru rozpoczęcia procesu przeniesienia akcji z alternatywnego rynku New Connect na rynek regulowany GPW w Warszawie, podała spółka. Zatem no jednak to Drago zmierza w kierunku parkietu głównego. I tutaj pytanie, bo może dojść do takiej sytuacji, że Drago, spółka należąca do grupy Movie Games, do rodziny Movie Games, zadebiutuje na parkiecie głównym szybciej niż sama spółka Movie Games. No ale będziemy oczywiście obserwować całą sytuację. Przy okazji, jeżeli jesteśmy przy Drago, spółka poinformowała o tym, że sprzedaż kultowej gry, której premiera miała miejsce w połowie września, sięgnęła już poziomu powyżej 250 tysięcy sztuk, podało Drago w komunikacie. Movie Games nabył pakiet ponad 270 tysięcy akcji spółki Movie Games VR, zwiększając tym samym udział w kapitale zakładowym do ponad 41%. Jednocześnie Movie Games zbyła posiadane akcje spółki Iron VR, stanowiące 10% w dotychczasowej strukturze akcjonariatu. Transakcje są związane z zamiarem koncentracji segmentu wirtualnej rzeczywistości w pełni wokół spółki Movie Games VR, a zatem Movie Games jako ten duży podmiot widzi większy potencjał najprawdopodobniej w swojej spółce Movie Games VR niż w Iron VR, stąd ta sprzedaż udziałów, bo teoretycznie gdyby, wydaje mi się przynajmniej, gdyby spółka cały czas widziała duży potencjał w Iron
PlayStation VR, no to raczej nie doszłoby do sprzedaży udziałów, tylko po prostu miałaby udziały w jednej i w drugiej spółce. No, spójrzmy choćby na Playwaya, który to ma udziały w chyba ponad 20 spółkach gamingowych i nie ma problemu z koncentracją na właśnie produkcji, z no, całą współpracą z tymi właśnie spółkami, więc myślę, że tutaj raczej chodzi bardziej o ten rzeczywisty potencjał, który przed spółką Movie Games VR jest większy po prostu niż przy Iron VR, ale to tylko moja opinia. Deckpool Developer spodziewa się przekazań mieszkań w 2022 roku, podobnych do tegorocznych, które są zakładane na 300 lokali, poinformował ESB News prezes pan Sebastian Barandziak. Bumech zawarł przedwstępną umowę kupna 100% udziałów w spółce Unipromy Metali z Czarnogóry za łącznie jakieś 45 milionów złotych, 10,3 miliona euro. Podała spółka, celem jest realizacja strategii grupy kapitałowej w zakresie stopniowego uniezależnienia się od sektora węgla kamiennego. I na koniec Synectic, który odnotował blisko 52 miliony złotych szacunkowych skonsolidowanych przychodów w czwartym kwartale roku finansowego 2020, zakończonego na koniec września tego roku, co oznacza wzrost aż o ponad 81% rok do roku, poinformowała spółka. I jeszcze komunikaty, które dotyczą spółek giełdowych, które pojawiły się dziś rano. Ten Square Games zakończył przegląd opcji strategicznych, no i pozostanie na GPW, bo były gdzieś tam jakieś możliwości zdjęcia spółki z giełdy papierów wartościowych, ale nic się tutaj nie wydarzy, nic się tutaj nie zmieni. Ten Square Games zostaje na giełdzie Nano Group. Produkcja kandydata na lek onkologiczny Pol-Epi do końca pierwszego kwartału 2022. Ciekawy komunikat. Mabion poinformował, że ma pozwolenie na badanie kliniczne leku Mabion CD20 u pacjentów RZS, czyli z reumatoidalnym zapaleniem stawów, podała spółka. Uzyskane pozwolenia umożliwiają rozpoczęcie badania klinicznego niezbędnego do dopuszczenia Mabion CD20 w pierwszej kolejności na terytorium Unii Europejskiej, w tym rozpoczęcie współpracy z ośrodkami klinicznymi na terenie Polski i rekrutację pacjentów do badania. W badaniu docelowym ma wziąć udział 280 pacjentów z nie mniej niż 35 ośrodków klinicznych. Wydaje się, że ten komunikat może być impulsem do wzrostu na walorach spółki Mabion i patrząc na teoretyczny kurs otwarcia plus 3,6%, wydaje się, że okolice 83 zł mogą być obecne o godzinie 9 na walorach spółki. Ten Square Games informuje o minimalnej powtarzalnej EBITDA na poziomie 220, prawie 9 milionów złotych w 2021 roku. All In Games, część akcjonariuszy zobowiązała się do lock-upu akcji serii Hano, natomiast część to nie wszyscy, ale lepiej tak niż gdyby żaden z akcjonariuszy się nie zobowiązał. Idziemy dalej. Image Games pozyskało środki na realizację gry klasy AA z gatunku RPG. Spółka zależna Play to Chill pozyskała 1 milion złotych, m.in. na realizację Far North Survival. Asseco Poland stworzył nową spółkę Asseco Cloud, PKO BP. Pozyskanie drewna w Polsce będzie spadać w kolejnych latach. To ciekawe, że PKO BP informuje o pozyskaniu drewna. Pewnie chodzi tutaj o przetwórstwo w sumie nawet tutaj nie jest podane w komunikacie. Nie, chciałem powiedzieć, że pod kątem produkcji banknotów, ale tutaj nie wiem, czy konkretnie o to chodzi, a też nie chciałbym tutaj w jakimś stopniu wprowadzać w błąd, więc trzeba będzie po prostu doczytać ten komunikat. Tutaj w tym nagłówku nie mam informacji. No i to wszystko, jeżeli chodzi o spółki giełdowe. Proszę o pozostanie. Za moment rozpoczniemy otwarcie GPW. Otwarcie, które będzie przebiegać pod znakiem spadków. Spory spadek możliwy na Allegro. Tutaj mamy TKO na poziomie minus ponad 3%, 56,30. Kontrakty tracą ponad 0,5%, a TKO na WIG-u 20 to minus 1,2%, 2427 punktów. Za moment rozpoczynamy i słyszymy się jeszcze przed 9.
No i witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie ponownie. W tym momencie startuje dzisiejsza sesja na giełdzie papierów wartościowych. No i kolor czerwony dominuje tutaj. Nie mogło być zaskoczenia. Zdecydowanie większa część składowych indeksu WIG20 traci na wartości. Tylko jedna spółka na plusie, Dino Polska, zyskuje 0,06%. Santander i CD Projekt na zero. Pozostałe spółki mocno pod kreską. Na tyle mocno, że to wszystko doprowadziło do blisko 1% spadku, który na ten moment na WIG-u 20 obserwujemy. 2435 punktów, 2434 to kurs kontraktów terminowych, nieco pod kreską MWIG 40, również SWIG 80, choć tutaj jeszcze ten kurs otwarcia nie jest znany, nie jest ustalony, myślę, że za około 1 minutę będziemy już wiedzieć, natomiast tutaj najprawdopodobniej zmienność będzie w okolicach zera, nieznaczny może plus będzie obecny na walorach tego indeksu i nieznaczny plus również możliwe, że będzie obecny na indeksie New Connect Index. Jeżeli chodzi o składowe WIG20, o tych spółkach, które zyskują, już powiedziałem. Natomiast najsłabiej radzą sobie walory Allegro, które nie tracą tak dużo, tak wiele, jak wskazywał na to teoretyczny kurs otwarcia, ale tak czy inaczej kurs pozostaje ponad 2%, blisko 2,5% pod kreską i spada nieco poniżej poziomu 57 zł za jedną akcję. 2% traci KGHM, tutaj spadamy poniżej 162 zł. No i czyżby to tylko chwilowe odbicie na walorach KGHM-u miało miejsce? Nie można wykluczyć takiego scenariusza, bo dziś w programie będziemy analizować KGHM, zestawimy sobie z wykresem miedzi jako surowca właśnie w złotówkach. No i tam będziemy widzieć, że również miedzi dziś 1% pod kreską, a zatem być może to odbicie na cenie właśnie tego surowca miało charakter tylko i wyłącznie krótkoterminowy. I no jeżeli wrócimy do spadków na surowcu, to również jako, że walory naszej spółki bardzo mocno korelują z surowcem i wydaje się, że to surowiec właśnie wyznacza trendy, wyznacza właśnie kierunek zmienności, no to również KGHM może na całym fakcie nieznacznie ucierpieć. Jeżeli chodzi o pozostałe spółki, o gwiazdy sesji wczorajszej, no tą gwiazdą był KGHM, dziś na ten moment nieznaczna korekta. Dobrze radziły sobie spółki z sektora energetycznego, natomiast dziś rano PGE 0,5% pod kreską, Tauron na niewielkim plusie, a zatem energetyka dziś radzi sobie całkiem nieźle. Spójrzmy na szeroki rynek, ja tutaj prezentuję nam się sytuacja Bumech, liderem wzrostu, 10%, prawie 10% na plusie, 24,30, a zatem mamy realizację tego potencjalnego zysku, który już wczoraj właśnie potencjalnie widzieliśmy. Dlaczego potencjalnie? Dlatego, że kurs pozostał na zamknięciu zawieszony na górnych widełkach i ta no, ostatnia część zysku nie została zrealizowana ze względu na to, że walory nie zostały, notowania na walorach nie zostały właśnie w końcówce sesji wznowione. Credit Inkasso zyskuje ponad 7%, Adiuvo podobnie, CP Group i PCC Exol z 4% wzrostem. Natomiast po drugiej stronie mamy Braster, który traci 8%, Euroholding 7,5%, Redan, Nexity i Owostar z 4-5% przeceną. Jeżeli chodzi o sytuację na indeksach, bo już widzimy zmienność na wszystkich, nie tylko na WIG-u 20, WIG 21% pod kreską, WIG 65, SWIG 80 na niewielkim plusie, nieznacznie zyskuje New Connect Index, MWIG 40 na 0, a zatem 1% spadki obserwujemy dziś na 20 głównych spółkach, 20 spółkach, które wchodzą w skład WIG20. Zobaczmy, jak ma się to na tle otoczenia. Kontrakty terminowe na S&P 500, 0,6% pod kreską, 0,64%. Warto przypomnieć tylko fakt taki, że przecież wczoraj, kiedy my kończyliśmy sesję, jeszcze raz to przypomnę, amerykańskie indeksy były 0,5% na plusie, kończyły sesję ponad 0,5% pod kreską, więc mamy tutaj 1%, można powiedzieć, zapasu. Dziś kolejne 0,6%, więc już 1,7% zapasu. A pamiętajmy o tej bardzo dużej dysproporcji różnicy, która przecież w ostatnim czasie nam się zaczyna rysować w porównaniu z notowaniami WIG-u 20, czy to z europejskimi głównymi indeksami, czy to z indeksami w Stanach Zjednoczonych, więc no, na ten moment jeszcze nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Nie ma co mówić o tym, że będziemy próbować gonić te indeksy, bo gdyby tak się miało stać, to musimy 7-8% nadrobić, jeżeli chodzi o spadek na naszych głównych indeksach. Być może to tylko taka jedna sesja korekty. Natomiast sytuacja może być bardziej niepokojąca w momencie, gdyby choćby niemiecki indeks, na który na pewno oczy inwestorów z tych parkietów, przede wszystkim europejskich, są zwrócone. Niemiecki DAX wyłamał poziom 15 tysięcy punktów, a nie brakuje wiele, brakuje kilkudziesiątek procenta, choć może nawet już ten poziom został teraz wyłamany. Ja mówię, co działo się przed programem. Wtedy również rykoszetem oberwą inne rynki, to jest raczej pewne. Jeżeli chodzi jeszcze o kolejne tutaj informacje,
informację. Widzowie, widzę, pytają o kursy Mabionu. No możemy spojrzeć, bo akurat przechodzimy do MWIG-u 40. Mabion dziś rano 1,5% na plusie, choć ten wzrost był nawet ponad 4%. Mówiłem dziś w przeglądzie komunikatów o tym, że Mabion ma pozwolenie właśnie na badania kliniczne leku Mabion CD20 u pacjentów z RZS. W tej chwili już ponad 2% wzrost. Natomiast no, jeżeli tuż po otwarciu tego impulsu wzrostowego nie było, raczej wydaje mi się, że kurs może zatrzymać się w okolicach tych 80 zł jeszcze na jakiś czas. Być może zejdzie nawet w kierunku 75, gdzie no, już mielibyśmy wtedy domkniętą całą lukę wzrostową z tej jednej bardzo mocno wzrostowej sesji z ubiegłego tygodnia. Natomiast być może już wcześniej kurs zawróci. Nie można wykluczyć scenariusza, w którym obrona strefy 75-80 zł doprowadzi do drugiej, kolejnej fali wzrostów na walorach Mabionu po tym dynamicznym wybiciu z ubiegłego tygodnia, choć to wybicie też wielu analityków wypowiada się, że jest ono trochę dziwne, dlatego że ten komunikat o właśnie współpracy Novavax o konkretnej już kwocie nad kandydatem na szczepionkę na koronawirusa. No jest to dziwne, bo komunikat miał miejsce właśnie podczas tej sesji, kiedy kurs bardzo mocno zyskiwał, a już podczas sesji poprzedzającej publikację komunikatu walory Mabionu drożało kilkanaście, prawie 20%. Choć z drugiej strony, jeżeli byśmy spojrzeli na obroty właśnie z tej sesji poprzedzającej, tej sesji właściwej, no to one były wtedy o, no nie wiem, 80% niższe, więc no ciężko tutaj porównywać, bo ktoś mógłby powiedzieć, że będzie wyszukiwał w arkuszu zleceń transakcji kupna i sprzedaży podobnych pakietów i być może będzie szukał tam informacji takiej, że miała miejsce sytuacja związana z wykorzystaniem Inside Info. Insiderzy właśnie kupowali akcje przed komunikatem po to, aby sprzedać je później na szczycie powyżej 100 zł, a kupowali poniżej 70. Na ten moment no oczywiście nie ma takich sygnałów, żeby tak mówić. Wiele spółek moglibyśmy na giełdzie znaleźć, na których właśnie dochodziło do podobnych ruchów przed komunikatem. Bardzo ciężko to zweryfikować. Jeżeli chodzi o spółki, które radzą sobie najlepiej, Mabion 1% na plusie, Famur już w okolicach 3,30, w ostatnim czasie rekomendacja powyżej 4 zł dla jednej akcji, więc ten wzrost może być jeszcze kontynuowany. Ponad 2% zyskują walory PEP i Develia, a najsłabiej radzą sobie walory Ten Square Games, które tracą ponad 14%. Mamy spadek do 430 zł, 429, 28. No i pytanie, z czego ten spadek wynika. Być może cały czas tutaj chodzi o ten komunikat dotyczący przeglądu opcji strategicznych. Ja jeszcze w międzyczasie, w tej przerwie doczytałem ten komunikat, bo on pojawił się dziś po godzinie 8. No i może tutaj zacytuję fragment. Podczas przeglądu zarząd dokonał oceny warunków rynkowych oraz przeanalizował różne opcje strategiczne. Przegląd wzbudził znaczne zainteresowanie inwestorów strategicznych i finansowych, które zostało dogłębnie przeanalizowane i potwierdziło zasadność strategii spółki. Zarząd spółki jest przekonany, że skoncentrowanie się na obecnej strategii działalności i projektach pozostaje najlepszą drogą do osiągnięcia długoterminowego celu spółki, jakim jest dalszy rozwój i maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy przy jednoczesnym pozostaniu spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. A zatem no nie wiem, dlaczego inwestorzy w ten sposób zareagowali. Spadek spory. Być może to właśnie teraz na naszych oczach jest okazja dla inwestorów krótkoterminowych, dla właśnie daytraderów pod kątem zakupu bardzo mocno przecenionych walorów spółki Ten Square Games. Bardzo wysokie obroty, już przekraczające poziom 15 milionów złotych. A zatem no dzieje się to, na pewno trzeba powiedzieć. Obrót na ten moment najwyższy na całym parkiecie głównym Giełdy Papierów Wartościowych. Onko R&D Life Chat z ponad 2% przeceną. Biomet po ostatnich dobrych sesjach dziś traci na ten moment 1%. Spójrzmy na parkiet główny. Czy walory Cliotech już wystartowały? Jeszcze nie. Mamy na ten moment TKO na poziomie 85 zł plus 39%, a zatem czekamy cały czas na wznowienie notowań. Na szerokim rynku, jeżeli chodzi o składowy WIG20, najlepiej radzą sobie walory Jastrzębskiej Spółki Węglowej, które wyłamują bardzo istotny lokalny opór 58 zł i no, najprawdopodobniej już za moment będą atakować okolice okrągłych 60 zł. Na pewno do tego zmierzamy. Przejdźmy do SWIG80. Zobaczmy, jak tutaj prezentuje nam się sytuacja. Ponad 2% zyskuje PHN, lider wzrostów w gronie składowych indeksu. 1% traci MCI, Stal Produkt, Bogdanka, R Foton, Quercus, Enter, R22 i BNP Paliba Polska. Natomiast najsłabiej radzą sobie walory IMC, które tracą 2,7%, choć kurs cały czas utrzymuje się w okolicach 33 zł, a zatem na poziomie stosunkowo wysokim, bo jeszcze tak niedawno, kilka tygodni temu, jak analizowaliśmy sobie notowania spółki, przecież byliśmy
nawet w okolicach 25-26 zł, a zatem sporo udało się od tego momentu na walorach spółki zyskać. Ponad 2% tracił Nimot, ponad 1 PKB, Serinus, Agora, Cogenera. Na ten moment na walorach Serinus nieznaczna korekta po wczorajszej świetnej sesji, kiedy to kurs zyskał blisko 10 groszy, ponad 10% zyskiwał i zbliżył się znacząco w okolice złotówki za jedną akcję. Spójrzmy na parkiet New Connect. Tutaj na ten moment najlepiej radzą sobie walory spółki Gear Media, które zyskują 7,5-7,6%, ponad 2% na plusie ZFD, ponad 1 Carbon Studio, Farm 51, Cubic Games czy Formas, Scope Fluidix również 0,7% na plusie, ale Scope po bardzo mocnej przecenie i teraz przecież jeszcze niedawno testowaliśmy okolice lokalnego szczytu w okolicach 180-185 zł, a teraz mamy 140 na kursie. Najsłabiej radzą sobie walory Novavis, które tracą 6%, Columbus z 5% przeceną, kurs spada w okolice poziomu 30 zł i 70 groszy, o Columbusie za moment nieco więcej porozmawiamy. I spora przecena również na walorach Bluebear, które spadają do okolic 22 zł i tracą ponad 4%. Wracamy do parkietu głównego. Odrabiamy straty na indeksach. WIG 20 już powiem tylko 0,8% pod kreską, 2,437, a zatem 8 punktów odrobionych, 6 punktów odrobiły również kontrakty terminowe. No i na ten moment wszystko układa się według tego scenariusza, do którego w ostatnich dniach byliśmy przyzwyczajeni. Nawet jeżeli dochodziło do słabszego otwarcia, następnie bardzo szybko, dynamicznie odrabialiśmy straty i udawało się nam wychodzić na plus nawet podczas tych słabszych sesji, a podczas tych lepszych to nie tyle był niewielki plus, co były to bardzo znaczące ostatnie dwie sesje, to przecież mniej więcej 2% wzrosty na WIG-u 20. Zobaczymy, czy dziś sytuacja będzie analogiczna, czy również uda nam się wrócić do wzrostów. Z jednej strony taki scenariusz wydaje się wręcz mało prawdopodobny, patrząc choćby na fakt tego, że kontrakty terminowe na S&P 500 tracą już 0,7%. Szukam jeszcze kontraktów na DAX. Sprawdzam, jak one sobie tutaj radzą na ten moment. 0,7% pod kreską, 15,060 punktów, a zatem bardzo blisko jesteśmy tego istotnego poziomu wsparcia. No a nasza giełda, nasz parkiet na ten moment, cały czas mówię na ten moment, radzi sobie całkiem nieźle, bo ten spadek wcale już nie jest aż tak duży. No i proszę spojrzeć, kontrakt odrobił już 10-11 punktów, a WIG 20 blisko również 9. Patrząc na składowe, coraz więcej spółek zyskuje na wartości, 2% na plusie, już Mercator Medical, 1,5 JSW, zyskuje CD Projekt, PZU Linio Polska i cyfrowy Polsat, natomiast najsłabiej radzi sobie cały czas Allegro i tutaj mamy 3% spadek do poziomu 56,58, a zatem no to zejście poniżej 57 zł, które widzieliśmy na początku sesji, na ten moment jest utrzymywane na kursie. Jeżeli chodzi o spółki na szerokim rynku, Bumech kontynuuje swój rajd wzrostowy. Mamy już poziom 16, prawie 17% na plusie, 20, prawie 6 zł trzeba za jedną akcję spółki zapłacić. Dobrze radzi sobie Czerwona Torebka, Kredyt Inkaso, Adiuva i Popema, a najsłabiej ten Square Games i tutaj utrzymuje nam się ten blisko 15% spadek na walorach spółki. Przejdźmy do analizy indeksów zagranicznych. Co słychać było dziś rano na parkietach azjatyckich? Na ten moment sprawa wygląda tak, że mamy tutaj sporą przecenę. Mieliśmy na indeksie Nikkei 225 blisko 1% pod kreską. Kurs ponownie zbliża się w kierunku od góry, tym razem w kierunku 28 tysięcy punktów. Shanghai Composite chiński indeks jeszcze mocniej tracił na wartości, bo był to spadek na poziomie mniej więcej 1,3%, 3,545 na zamknięciu. Jeżeli chodzi o sytuację w Stanach Zjednoczonych, tak jak wspomniałem, obserwowaliśmy mniej więcej 0,5% wzrosty w okolicach godziny 17, kiedy kończyliśmy wczorajszą sesję. No a na zamknięciu Nasdaq 100 stracił 0,7%, S&P 500 również prawie 0,7%, Dow Jones Industrial i Dow Jones Composite traciły również mniej więcej 0,7%, a zatem słaba postawa na walorach amerykańskich indeksów, która kontynuowana jest dziś rano. A te spadki na kontraktach są coraz większe, bo w tej chwili S&P 500 kontrakt już 0,73% pod kreską, a
Nasz WIG20 odrabia straty i z ponad 1% pod kreską mamy już tylko 0,5 i poziom 2,445. Jeżeli chodzi o sytuację na WIG20, cały czas utrzymujemy poziom powyżej 2416 punktów, choć żeby tego poziomu nie utrzymywać, musielibyśmy dziś mieć przecenę 40-punktową, a zatem na poziomie 1,6-1,7%. Pytanie, czy taki scenariusz w ogóle jest możliwy, patrząc na to, jak dobrze radzą sobie w ostatnim czasie spółki z indeksu WIG20. Natomiast nieznaczne cofnięcie na otwarciu rzeczywiście realnie obserwujemy. Te dwie sesje bardzo dużo dobrego nam pokazały, bo no, to nie było tak, że te wzrosty w trakcie sesji były zdecydowanie wyższe. Następnie dochodziło do oddawania i zamknięcia na jakimś tam określonym poziomie, ale dochodziło do, można powiedzieć, zasysania akcji z rynku bardzo mocnego, doprowadzającego do tego, że w zasadzie bez górnego cienia, bez tego górnego wąsa kończyliśmy sesję praktycznie na poziomie sesyjnych minimów. To bardzo dobry sygnał, choć podobny sygnał mieliśmy podczas sesji 6 września, kiedy to indeks wzrósł do poziomu właśnie 2416 punktów, też kończyliśmy na poziomie sesyjnego szczytu. Kończyliśmy sesję 2416-38, a następnie rozpędziła nam się ta korekta spadkowa. Czy tak będzie tym razem? No na ten moment, gdybyśmy mieli sobie zestawić choćby te dwie sesje z wczorajszą i dzisiejszą, no to można powiedzieć powtórka z rozrywki, kopia, ale oczywiście mówimy tutaj o zupełnie innych poziomach. To po pierwsze i też o zupełnie innych nastrojach w gronie inwestorów, bo z jednej strony nastroje z punktu widzenia tego, co dzieje się na parkietach zagranicznych, są dużo, dużo gorsze, ale z punktu widzenia tego, co dzieje się na parkietach naszych lokalnych, na składowych WIG-u 20 i nie tylko, bo przecież SWIG 80, MWIG 40 również radzą sobie świetnie, są lepsze niż te, które obserwowaliśmy na początku września. No ale prędzej czy później w tych dynamicznych wzrostach również korekta przyjdzie. Pytanie, czy jeżeli te spadki no, się nam tutaj rozpoczną, to czy ta realizacja zysków nie będzie przypadkiem realizowana na szerszą skalę i no, nie doprowadzi do mocniejszej przeceny na indeksach, choć o tej mocniejszej przecenie już od dłuższego czasu mówimy, a indeks jakby na przekór nam cały czas rośnie, cały czas zyskuje i jest na kolejnych wyższych poziomach. Jeżeli chodzi o dzisiejszą analizę, rozpoczniemy od spółki KGHM. Już wrzucam dla Państwa KGHM na wykres. Może jeszcze zerknę, czy Cryotech nie wystartował. Nie wystartował jeszcze, ale teoretyczny kurs otwarcia już na poziomie, już tylko można powiedzieć na poziomie 80 zł plus 31%. A mieliśmy 90 jeszcze przed momentem, a zatem na pewno zbliżamy się do otwarcia, no bo ten teoretyczny kurs już aż tak bardzo nie odbiega od tego kursu właśnie, od tego kursu odniesienia, choć cały czas 30 ponad procent na plusie. Jest to bardzo, bardzo wysoki wzrost, mimo tej słabszej sesji korekty, którą dziś obserwujemy na szerokim rynku. Jest duża szansa na to, że ten debiut Cryotech Instruments spółki kosmicznej, można tak kolokwialnie powiedzieć, będzie udany. No ale dobrze, wracamy do analiz. Spójrzmy na walory KGHM, zanim może jeszcze analiza techniczna na wykresie. Przygotowałem takie porównanie wykresu miedzi w złotówkach, kontraktu na miedź w złotówkach, kolor niebieski i kolor pomarańczowy to wykres KGHM z ostatniego roku. No i widzimy, że w ostatnim czasie miedź nie radzi sobie najgorzej. Ostatnie dni to odbicie. Odbicie również bardzo imponujące obserwujemy na walorach KGHM, natomiast no, widzimy, że tutaj te ruchy na miedzi są zdecydowanie mniejsze, zdecydowanie mniejsza amplituda zmian niż na walorach KGHM-u. Każda mocniejsza zmienność na walorach miedzi to zdecydowanie większa skala, wywołuje większy efekt, większy wzrost bądź większy spadek na walorach spółki KGHM. No i tutaj bardzo istotne pytanie, czy jest możliwość kontynuacji wzrostu na kursie miedzi, czy to tylko i wyłącznie krótkotrwałe odreagowanie, a kurs ponownie wróci do tych poziomów widzianych choćby we wrześniu. No i to wiązałoby się z możliwością zejścia ponownego w okolice 150 zł na jednej akcji KGHM-u. Nie możemy takiego scenariusza wykluczyć, trzeba go jak najbardziej analizować. Zobaczymy, czy jest taka szansa, że będzie on miał miejsce. Natomiast widzimy to wczorajsze odbicie na miedzi skutkowało bardzo dynamicznie wzrostami na walorach KGHM, które przecież przed weekendem drożały o blisko 4%, wczoraj o ponad 7%, natomiast dziś na ten moment nieznaczną korektę na walorach spółki obserwujemy. Jeżeli chodzi o sytuację na walorach, obserwujemy dojście do bardzo istotnego poziomu do niedawna wsparcia, obecnie oporu w okolicach 160
5 zł. Wczoraj ten poziom praktycznie udało się dotknąć. No, niewiele zabrakło, abyśmy domknęli też tę niewielką lukę spadkową, która powstała podczas sesji 20 września. Dobrze byłoby wrócić w okolice poziomu 167,50. Szkoda, że ta sztuka nie udała się wczoraj, no bo dziś mocno oddaliliśmy się od tego poziomu, jakieś 6 zł na kursie akcji mniej więcej, czyli jakieś 4%. No i zobaczymy, w którym kierunku ten kurs będzie, kurs KGHM-u będzie zmierzał, czy rzeczywiście realnie odbije od tego lokalnego poziomu na ten moment oporu i wróci do spadków. Takiego scenariusza wykluczyć nie można. Jeżeli chodzi o sytuację na wykresie, jeżeli nie uda się wybić poziomu 165, najprawdopodobniej kurs ponownie będzie zmierzał w kierunku 150 zł, a nieutrzymanie tego poziomu będzie wiązać się z dalszym spadkiem i zejściem w kierunku 140 zł za jedną akcję, czyli w kierunku tego istotnego poziomu wsparcia, który już jakiś czas temu na wykresie sobie tutaj wspólnie narysowaliśmy. To jest ta linia kolor granatowy, 140 zł na wykresie. Jeżeli chodzi o walory spółki KGHM, spółka też informowała wczoraj o tym, że ostrzega przed fałszywymi stronami wykorzystującymi wizerunek firmy, a zatem w ostatnim czasie doszło do jakichś, no może nie wyłudzeń, ale do jakichś takich właśnie oszustw. Szczerze mówiąc, pytanie, do czego właśnie te strony fałszywe miałyby służyć. Tutaj z tego, co informuje spółka, chodzi o namawianie do podejrzanych inwestycji. Dodano, że może to być próba wyłudzenia oszczędności lub danych osobowych. I tutaj jeszcze zacytuję fragment komunikatu. Spółka nie prowadzi aktualnie żadnego programu inwestycji w złoto, srebro czy miedź skierowanego do klientów detalicznych, inwestorów indywidualnych. Apelujemy o ostrożność i nieotwieranie linków z podejrzanymi adresami internetowymi. Więc ja również dołączam się, apeluję, abyście Państwo uważali, dokładnie sprawdzali wszystkie komunikaty, jakieś podejrzane właśnie wiadomości, czy mailowe, czy gdzieś tam wyświetlające się na różnych stronach w formie właśnie jakichś ogłoszeń. No bo jak spółka tutaj, przynajmniej jeżeli chodzi o KGHM, informuje, żadnych tego typu działań nie prowadzi. Przechodzimy do kolejnej spółki, a będzie nią Tauron. Spółka, która dziś pokazuje odporność na słabszą sesję na giełdzie papierów wartościowych. Większość składowych WIG20 traci, a Tauron radzi sobie całkiem dobrze i obserwujemy wzrost w okolice 3,70 zł. Bardzo dynamiczne odbicie na walorach Taurona. Mniej więcej idealnie od poziomu wsparcia w okolicach 3,25. Kurs w tym czasie zyskał już ponad 10% i na ten moment testuje nam tutaj okolicę właśnie bardzo istotnego pułapu 3,66-3,68 mniej więcej. Dlaczego istotnego pułapu? Gdybyśmy sobie nieco przybliżyli, dla mnie to jest widoczne, dla Państwa może mniej, ale za moment pokażę. Widzę tutaj formację RGR, czyli ramiona, głowa, ramiona. No i jesteśmy w tej chwili, można powiedzieć, niemal idealnie na górnej linii drugiego ramienia, a zatem jest to wręcz, jeżeli ta formacja miałaby wyglądać tutaj książkowo, jest to wręcz idealne miejsce do tego, aby w tym momencie rozpoczęła się korekta spadkowa i ruch powrotny w okolice 3 zł i 33 zł i 25 groszy, a zatem aby dopełniła nam się ta formacja i to drugie ramię w pełni zostało narysowane. Jeżeli natomiast tak się nie stanie, ten poziom zostanie utrzymany, prawdopodobieństwo dalszego wzrostu i rajdu w kierunku 3,85-3,90 jest scenariuszem najbardziej prawdopodobnym. Natomiast jeżeli rzeczywiście ta formacja miałaby tutaj mieć miejsce, wydaje się, że możliwy potencjalny będzie ruch właśnie w kierunku 3,25 i co więcej, możliwe będzie wyłamanie tego poziomu, właśnie poziomu wsparcia, który tutaj na wykresie mamy narysowany. W ostatnim czasie mamy informację o tym, że Polimex Mostostal podpisał z Tauronem i PFR list intencyjny w sprawie Rafako. Polimex i fundusz z grupy PFR TV są wstępnie zainteresowani kupnem akcji Rafako, podały Polimex Mostostal i Tauron w komunikatach. Oba podmioty, a także spółka Nowe Jaworzno, grupa Tauron jako inwestor pasywny podpisały w tej sprawie list intencyjny. No i tutaj w reakcji właśnie na ten komunikat mieliśmy spory ruch na walorach Rafako, nieco mniejszy na walorach Polimexu. Tauron zupełnie bez reakcji, a był to komunikat z 6 października. Sytuację na walorach mamy omówioną, natomiast ja tutaj uważam, że cały czas perspektywy przed całym rynkiem energetycznym, przed spółkami działającymi w tym sektorze są bardzo dobre i końcówka roku może przebiegać pod znakiem kontynuacji tego ruchu wzrostu, który już na ten moment obserwujemy, może przebiegać właśnie pod znakiem dalszych wzrostów. Przechodzimy do kolejnej spółki, a będzie to Bluebird.
na walurach Bluebery w ostatnim czasie dobry i zły komunikat, choć można powiedzieć, że gdybyśmy je zebrali razem, to komunikat neutralny, dlatego że z jednej strony spółka informuje o tym, że Rockbridge TEWi sprzedał wszystkie posiadane akcje Bluebera, było ich 3,8, prawie 3,9 miliona, stanowiących blisko 22% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów, nie mając już na ten moment żadnych akcji spółki. To transakcja z 6 października, ale mamy też kontrkomunikat, komunikat z 8 października, mianowicie chiński gigant zainwestował w Bluebird Team, no i co ciekawe, właśnie ten Tencent Holdings Ltd. poprzez spółkę zależną Seren Century Ltd. kupiły dokładnie tyle samo akcji, ile sprzedały właśnie Rockbridge TEWi, czyli właśnie blisko 3,9 miliona akcji, stanowiących blisko 22% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów, podały Bluebird w komunikacie. Bluebird podał wcześniej w piątek właśnie, że fundusze zarządzane przez Rockbridge zostały sprzedane, a zatem doszło tutaj nie tyle do wrzucenia tych akcji w rynek, a po prostu do zmiany głównego, no może nie głównego, ale jednego z głównych akcjonariuszy spółki. Po tym komunikacie kurs bardzo mocno zyskiwał w końcówce ubiegłego tygodnia, natomiast na ten moment obserwujemy drugą sesję korekty spadku z okolic 24 zł, no i wydaje się, że domykamy tę lukę wzrostową z sesji piątkowej, kiedy kurs zyskał ponad 11% i będziemy obserwować okolice 21 zł, gdzie lokalnie możemy sobie nawet ten poziom narysować, przebiega poziom wsparcia, do którego walory w krótkim terminie myślę, że mogą zmierzać. Zasięg spadków to jeszcze kolejne mniej więcej 5%. To jeżeli chodzi o Bluebird, spójrzmy jeszcze na Columbus. Columbus poinformował w końcówce ubiegłego tygodnia, w zasadzie w piątek po godzinie 16, o tym, że kupi 55% akcji Votum Energy, spółki zależnej od Votum, spółki, która jest notowana na parkiecie giełdowym. No i dodatkowo Columbus Elite kupi 10% akcji Votum Energy od akcjonariusza mniejszościowego, podał Columbus Energy w komunikacie. Votum Energy zostanie dystrybutorem oferty produktowej Columbusa. No więc Columbus rozszerza swoją działalność poprzez właśnie w tym momencie zakup udziału. Mogą być to też akwizycje, może to być po prostu zwiększanie zespołu. Columbus będzie teraz bazował na sieci sprzedażowej Votum Energy, a tak jak rozmawiałem podczas właśnie tej konferencji, kiedy spółka to wszystko ogłaszała, Votum Energy jest spółką zdrową, wyniki są dobre, też ta cała sieć dystrybucyjna jest bardzo dobrze rozwinięta, bardzo prężnie funkcjonuje, dlatego też Columbus no, chce na tym skorzystać i chce dystrybuować swoje produkty, swoją ofertę właśnie poprzez kanały również Votum. Po tym komunikacie kurs odbił, jeszcze przed komunikatem w zasadzie doszło do nieznacznego odwrócenia tego ruchu spadkowego, wzrostu z okolic 28 do mniej więcej 33 zł. Dziś nieznaczna korekta, natomiast cały czas utrzymujemy te rejony 32 mniej więcej złotych, bardzo istotnego do niedawna poziomu wsparcia, obecnie oporu. Dobrze byłoby ten poziom na walorach obronić i wzrosnąć nieco powyżej, co sprawi, że ruch boczny, konsolidacja w przedziale 32-36 z możliwością ataku na 36 stanie się scenariuszem najbardziej prawdopodobnym. I podsumowanie, WIG20 0,7 pod kreską, liderem wzrostu w gronie składowej WIG20 jest CD Projekt, który zyskuje 0,2, podobnie tyle samo co JSW, a zatem JSW tylko na moment pokonało poziom oporu i zabrakło paliwa do ataku na 60 zł. Jeżeli chodzi o szeroki rynek, Bumech liderem wzrostów, a liderem spadków Ten Square Games z 15% przeceną. Cryotech jeszcze nie wystartował. To wszystko na teraz. Słyszymy się po południu w zamknięciu GPW. Pozdrawiam i do usłyszenia.